Cześć, z tej strony Seba, witam Was w kolejnym odcinku Świata Seby. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać pierwszy odcinek nowego cyklu związanego z eksploracjami. Dzisiaj wziąłem na tapetę pobliską wieżę widokową, która jest w dość opłakanym stanie, a moim zdaniem jest bardzo fajna, jeżeli chodzi o miejsce i nadal mogłaby zostać wykorzystana w celach turystycznych, ponieważ widok uważam wciąż jest wystarczająco fajny. No to zaczynamy. Wieża na wzgórzu Świętego Maksymiliana powstała w latach 70., gdy wzgórze nazywało się jeszcze Wzgórze Nowotki w Gdyni. Jako jeden z nielicznych tego typu obiektów oferowała widok na całą Zatokę Gdańską, a przy dobrej pogodzie także na Półwysep Helski. Jednak z czasem drzewa przerosły i z niższego poziomu już praktycznie niewiele widać, jednak na ostatnim piętrze wciąż, jeżeli się wejdzie, widać panoramę Gdyni. W tej chwili wieża jest w bardzo opłakanym stanie, gdyż z tego co wyczytałem w sieci, miasto parę razy próbowało ją remontować, jednak kończyło się to zniszczeniem przez wandali, więc uznali, że jest to syzyfowa praca i z tego co wyczytałem, ostatnio wieża kwalifikuje się do rozbiórki. Moim zdaniem niesłusznie. Wystarczyłoby zainteresować pobliskie centrum handlowe, które mogłoby wykorzystać miejscówkę tuż obok jako zarąbiste miejsce do poszerzenia oferty dla potencjalnych odwiedzających i turystów. Ale nie ja jestem osobą decyzyjną, także pokażę Wam tylko to, co jest i co można zobaczyć. Urząd Miasta wycenił rozebranie wieży na koszt około 100 tysięcy złotych. Skoro wandale mają się tak dobrze, to może dać złomiarzom. Zrobią to za darmo. Taka sugestia do władz miasta. Aha, i tutaj na wstępie chciałem powiedzieć, żebyście nie próbowali wchodzić, jeżeli nie czujecie się na siłach, bo naprawdę może się to dla Was źle skończyć. Kamery, które miałem na sobie zainstalowane, umożliwiały mi pełną swobodę ruchów. Miałem ręce wolne, więc tutaj wchodziłem praktycznie, jakbym nie miał nic na sobie. Stąd ujęcie jedno w kierunku nóg, gdzie widzicie braki, a drugie wskazywało przed siebie, żebyście widzieli to mniej więcej, co ja widzę przed sobą. Jak widzicie, stąpanie po kolejnych stopniach wymaga czujności, żeby nie popełnić błędu i nie spaść. Jednocześnie trzeba się bardzo dobrze trzymać, żeby się nie poślizgnąć. Sam ze względu bezpieczeństwa zdołałem wejść tylko pomiędzy poziom pierwszy a drugi, mniej więcej w połowie drogi między pierwszym i drugim, gdyż już nie chciałem ryzykować, bo tam faktycznie stopień braku desek był rażący i nie chciałem, że tak powiem, spaść. Ale to, co mi się udało zarejestrować, mam nadzieję, wystarczy, żebyście mieli wiedzę o tym, że tak naprawdę wciąż widać całkiem fajną panoramkę miasta z tamtego miejsca, mimo że minęło już trochę lat od czasu wybudowania wieży i od czasu, gdy drzewa urosły. Tu, jak widzicie, jestem pomiędzy pierwszym i drugim poziomem, mniej więcej w połowie między nimi. I tak mniej więcej prezentuje się widok panoramy Gdyni. Zakładam, że gdybym doszedł na ostatnie piętro, byłoby lepiej, ale tak jak powiedziałem wcześniej, względy bezpieczeństwa, myślę, że wystarczająco to daje do zrozumienia, że miejsce jest wciąż moim zdaniem atrakcyjne. No tu już zaczynam schodzić w dół, równie ostrożnie jak wchodziłem. Jak widzicie, jeden mały krok nie taki i człowiek leci w dół. A o skutkach nie muszę mówić, także... No, tu już jestem prawie na parterze. Jak widzicie, podest wejściowy praktycznie istnieje tylko metalowa obręcz.
Podsumowując, tak wyglądała moja krótka wizyta na tej starej opuszczonej wieży. Jeżeli macie jakieś komentarze związane z tematem i chcielibyście coś napisać, to pod filmikiem macie ku temu odpowiednie narzędzia. Jeżeli Wam się filmik podobał, dajcie lajka do góry. I mam nadzieję do następnego filmiku. Pozdrawiam. Hej.